Witam serdecznie, Mariusz Lachec z tej strony. Poznajecie okolice? Zobaczcie, to jest właśnie Pruszków i słynna fontanna, gdzie się spotykali starzy pruszkowscy. Proszę bardzo, pałacyk ślubów. Tutaj było ich ulubione miejsce spotkań. Latem, jak taka pogoda, fontanna tryskała wodą, jak widzicie. Posłuchajcie, dzisiaj miałem taki zamiar nawet zrobić recenzję książki Mięśniaka w tym miejscu, ale pada deszcz, zrobiła się pogoda fatalna. Ja jestem kilka dni w Polsce, w Pruszkowie. Do tej pory po majówce było fajne słońce, ale dzisiaj jest fatalna pogoda. I mówię, kropi mi tutaj deszcz. Zobaczcie, takie zrobię malutkie kółeczko. O, tak wygląda okolica. Za tymi drzewami widać mój blok, który od tego bloku już się zaczyna ulica Kopernika. I ja właśnie w tym bloku, jak widzicie tam za drzewami, mieszkałem 24 lata. I wyprowadziłem się od rodziców. Tak wygląda. Tam jest dalej nasz piękny park, o, w którym są stawy. Latem można popływać na rowerkach, kajakach. Tak wygląda nasz Pruszków. Jeszcze raz fontanna. I dalej spotykamy się w innym miejscu. W dzisiejszym odcinku opowiem o książce Mięśniaka pod tytułem Kodeks Gangstera. Posłuchajcie, przeczytałem tą książkę na 3 razy. Ale ją w końcu przeczytałem po to właśnie, żeby zrobić film na YouTube, żeby się z Wami podzielić opinią co do treści zawartej w tej książce. Jeśli ktoś ma w ogóle ochotę przeczytać Kodeks Gangstera, który moim zdaniem zupełnie nie jest adekwatnym tytułem co do treści tej książki, to musi wejść na stronę internetową, gdzie Mięśniak ma swój sklep. Tam się trzeba zarejestrować, zalogować, złożyć zamówienie. No i oczywiście trzeba zapłacić za pomocą karty kredytowej, blikiem, czy skorzystać z takich przelewów jak PayPal. Następnie trzeba poczekać kilka dni na przesyłkę kurierską. Mnie przesyłka z książką Mięśniaka kosztowała 74 zł. Była jeszcze opcja, że Mięśniak proponował czytelnikom swoje książki z autografem, z dedykacją, za które trzeba było oczywiście dodatkowo zapłacić. Mnie akurat opcja z dedykacją i autografem Mięśniaka zupełnie nie interesowała. No i otrzymałem tą książkę, notabene za pośrednictwem mojego kumpla. Po 4 dniach otrzymałem tą książkę od momentu zamówienia. No i to tyle w skrócie co do zakupu książki. Kiedy książka do mnie dotarła i miałem ją w rękach, no to tak pobieżnie ją przeleciałem, patrzę 330 stron, mówię, Mięśniak trochę tam napisał. Zacząłem oglądać kolorowe zdjęcia, bo on ma tam dużo kolorowych zdjęć z lat 90. No i nagle zatrzymuję się na jednej stronie, patrzę i nie dowierzam. Na jednym zdjęciu Mięśniak objęty z masywnym Jarusiem. Na twarzy Mięśniaka banan, szczęśliwy, zadowolony. No i powiem, już mam tutaj w ręku, czarno na białym, że Mięśniak od kilku lat się spotykał z masą, bo zdjęcie jest podpisane, spotkanie po 20 latach. I widzicie, jak ja nazywałem Mięśniaka Giermek Masuni, to nie było to wyssane z palca i teraz macie dowód w książce czarno na białym, że Mięśniak ma z nim kontakt nie tylko przez Messenger, przez telefon, tak jak pisał internautom, tylko ma z nim kontakt osobisty i to trwa już od kilku lat. Co do jeszcze tego zdjęcia odniosę się na końcu filmu, a teraz pokrótce opowiem Wam, co tam się dzieje w tej jego książce. Na początku wstęp, jak w każdej innej książce, jest to krótki zarys, czego będzie dotyczyła treść. Ja wyłowiłem takie jedno ważniejsze zdanie i najbardziej interesujące, a brzmi ono następująco. Poznacie historię ambasadora mafii pruszkowskiej na warszawskiej Ochocie Grzegorza Łupkowskiego o pseudonimie Mięśniak Mięso. Zabierzemy Was na ochockie podwórka w końcówce lat 90. Po wstępie przechodzimy do rozdziału pierwszego, który ma tytuł Ochota lat 90. oczami małolata. Tutaj na dzień dobry moje zdziwienie, bo rozdział pierwszy nie zaczyna Mięśniak, nie opowiada, jak właśnie on był tym małolatem i jak spostrzegał starszych kolegów i w tych latach jeszcze 80., co tam się działo. Tutaj opowiadanie zaczyna jakiś małolat anonimowy, który mieszkał na tej Ochocie,
No i moim zdaniem tu już jest na starcie falstart, bo no, rozdział pierwszy powinien moim zdaniem zaczynać mięśniak osobiście. Ten małolat anonimowy opowiada tak pokrótce, jak to się działo na przykład w warszawskich podstawówkach w latach 90., gdzie uczniowie z młodszych klas z podziwem patrzyli na tych wyrośniętych i w cudzysłowie wszechmogących kolosów z klas 7 i 8. Ten małolat dowiedział się również, że mięśniak jest bardziej z Rakowca niż ze Szczęśliwic. Na Rakowcu on bywał między innymi dlatego, że przy ulicy Pruszkowskiej powstało jedno z pierwszych ujęć wody oligoceńskiej. No i tu się rozkręca ze swoją opowieścią, że ludzie tam przychodzili, tworzyły się sznury pielgrzymów z kanistrami, bańkami, którzy do nalania tej wody do naczynia oddalali się od swoich aut, pakując później do nich bańki z tą wodą do wózków, a ci z otwarci udawali się do domów pieszo, trzymając w rękach karnistry, często 15-litrowe. No i on tam dalej opowiada, że on też tam chodził po tą wodę z tatą. W dalszym ciągu ten anonimowy małolat opisuje, że na tej dzielnicy był pasaż, z drugiej strony znajdował się pomnik skrzydeł, a pobliskie bloki to osiedle lotników. No i dalej on tam opowiada, że któregoś dnia na jedno z boisk przyszedł kolega z rewelacją, że przy stolikach w ogródku restauracyjnym przy Dickensa ulicy siedzą mięśniaki i lepiej tam teraz nie podchodzić. No i oczywiście oni byli ciekawi, jak wyglądają te mięśniaki, ta grupa mięśniaków, no i tam poszli ich oglądać i tak dalej, i tak dalej. On szczególnie zapamiętał takie zdarzenie, kiedy to jedna z pań, która się nazywała Litka, miała zakład fryzjerski, tam strzygła panie, a tutaj grupa tych gangusów źle się zachowywała, głośno, no i oczywiście bluzgała i pani Litka, fryzjerka, wyskoczyła do nich i zwróciła im uwagę, że się źle zachowują i przeklinają. I małolatowi anonimowemu bardzo zaszło w pamięci takie zdarzenie, jak Litka ich tam opierdzieliła, a oni powiedzieli jej, no chyba pani nie wie, z kim rozmawia, bo my jesteśmy z mafii. A pani Litka im odpowiedziała, dziecko, myślisz, że jak ogoliłeś łeb i założyłeś dres, to ja się ciebie przestraszę? I ta odpowiedź podobno odebrała mowę całej ekipie. Następnie kolejny anonimowy rozmówca, mieszkaniec tej Ochoty, też opowiada, jak to się działo, jak przychodzili starsi chłopaki, jak tam lekko terroryzowali tych młodszych, jak na przykład grali w piłkę, to ci starsi przychodzili na boisko, kazali im stawać na bramce, kopali do tej bramki, aż im się znudziło. Jeśli by ci młodsi protestowali, to niby kopnęli im piłkę na przykład na dach, której by nie mogli stamtąd zdjąć, albo by w ogóle tą piłkę zabrali. Tak się dzieje mniej więcej w pierwszym rozdziale i powiem Wam szczerze, że ja to odebrałem bardziej jako trudne sprawy, a nie wstęp do książki pod tytułem Kodeks Gangstera. To tak ode mnie na marginesie. Kolejny rozdział ma tytuł Wydarzyło się w latach 90. na Ochocie. Opowiada nastolatek anonimowy, kiedy jest już starszym chłopcem, opowiada, jakie to były ciężkie czasy, że kiedy sobie chcieli kupić spodnie czy buty, to musieli jeździć na bazary, ale musieli uważać na tych starszych negusów, którzy tylko czekali na okazję, aby tych młodszych skroić, żeby ich po prostu okraść, zabierając im nowe buty, zegarki, parę złotych, czy modną w tamtych czasach czapkę, bejsbolówkę z napisem Chicago Bulls. Opowieść tego nastolatka trwa do 28 strony. Porusza on tutaj takie tematy z tamtych lat ogólnie wszystkim znane, bo tak naprawdę takie rzeczy to się działy w całej Polsce, właśnie tam, gdzie były takie blokowiska, dzielnice, także tutaj nic nowego nie przedstawił. I tak naprawdę kilkadziesiąt stron pierwszych to tak jakby to były trudne sprawy, a nie kodeks gangstera z Pruszkowa. No długo, długo się to zaczyna. No i przechodzimy tutaj do 29 strony, ale tutaj w dalszym ciągu nie ma mięśniaka, tylko pojawia nam się narrator. Narrator, który
opisuje, jakie okoliczności kreują przestępcę. I tutaj wspomina ten narrator o mięśniaku, jak on się urodził w czasach głębokiej komuny, w pamięci utkwiło mu przemówienie generała Jaruzelskiego, oznajmiające wprowadzające stanu wojennego. Grzegorz postanowił szukać szansy na lepsze życie poza domem. Na blokowisku nawiązał pierwsze przestępcze kontakty, później pokonywał szczeble gangsterskiej kariery, zyskując coraz większy szacunek. Puentując na końcu, że mięśniak dziś dzieli się wspomnieniami o swoim dzieciństwie, dorastaniu i ówczesnym postrzeganiu otaczającej go rzeczywistości. Strona 30. Opowiada mięśniak. No, myślę sobie, nareszcie opowiada mięśniak. Fajnie. Ale mięśniak opowiada o trudnym dzieciństwie, jakiego biologiczny ojciec wyjechał do USA, a opiekował się nim ojczym jego mama. Wspomina, że często się przeprowadzali, raz mieszkał na Ursynowie, raz w Śródmieściu, raz w Piastowie i potem opisuje, jak zaczynał treningi siłowe w wieku 15 lat. Pierwszy raz razem ze swoim kolegą Orłem stanęli na bramce w dyskotece, jak mieli lat 17. Tutaj jest taki zarys mięśniaka krótki, dosłownie dwie kartki na krzyż i znów wcina się narrator, moim zdaniem wyjęty z 4 liter i opisuje pierwszy sukces mięśniaka jako 13-letniego chłopca. I narrator opisuje, że mięśniak, jak był tym młodym chłopcem, to został wytypowany przez ekipę filmową do wzięcia udziału w castingu wówczas przygotowywanego serialu, uwaga, tytuł serialu Paziowie Króla Zygmunta. Mięśniak miał wyrecytować tekst, który ponoć zarecytował bardzo ładnie i dostał propozycję właśnie w roli w serialu Paziowie Króla Zygmunta. No i tutaj wspomnienie jeszcze mięśniaka temu narratorowi, że on zarobił przez pół roku więcej kasy niż jego mama z pracy. Strona 33, kolejny rozdział, tytuł Podwórko na Rakowcu u schyłku PRL-u, ale opowiada mięśniak. No myślę sobie, w końcu, może książka ruszy z kopyta, no w końcu mamy książkę pod tytułem Kodeks Gangstera. Zaczyna opowiadać mięśniak. Posłuchajcie, moja mina jest bezcenna, zrobiła mi się podkówka, potem śmieszna, nie wiedziałem co o tym myśleć. No sami posłuchajcie, mięśniak opisuje zabawy z dzieciństwa, jak grali w kapsle, jak wycinali flagi, jak robili takie bączki z saletry. Sukcesem mięśniaka w dzieciństwie było to, jak mama go wysłała z kartkami, bo kiedyś było mięso na kartki i mięśniak dostał te mięso, ale pani zapomniała mu wyciąć tej kartki, także był zarobiony, bo pani mu nie wycinała kartki na mięso i wrócił z całą kartką do domu. I to był wielki sukces młodego mięśniaka. Następnie to były takie czasy, mięśniak opowiada, że z mamą stali na zmianę tydzień w kolejce po pralkę w Franie. I w końcu jak po to, jak oni się zmieniali w tej kolejce, bo to były takie czasy, że ludzie tydzień czasu przynosili sobie foteliki, zajmowali sobie kolejkę pod sklepem, no bo frania, pralka to było coś w tamtych czasach. Jak już dostali tą pralkę, to mięśniak opowiada, że to była pralka frania, ale były nawet takie lepsze te pralki, które miały taką na korbę wyzymaczkę u góry i opisuje, jak te pralki wyglądały wtedy. Następnie przechodzi do tego, że tak samo było coś super, jak ktoś miał kolorowy telewizor i na przykład opowiada mięśniak, jak właśnie taki kolorowy telewizor, który się nazywał Rubin, miał jego dziadek i to było też super sprawa dla całej rodziny, bo młody mięśniak przerzucał kanały, no bo wtedy nie było pilotów i opisuje, jak dziadek miał ten kolorowy telewizor na super takiej nóżce, podstawie i tak opisuje młodość mięśniak, potem mówi, jak byli już takimi nastolatkami, już takie się czasy zrobiły, że już tam gdzieś jakieś były awantury, to chodzili z kolegami do piwnicy, takie sobie ucinali z rur kraniki, takie do zakręcania zaworów na rurach, te kraniki sobie tam ucinali i też pojawiły się pierwsze noże i tutaj się kończy opowieść mięśniaka. Także posłuchajcie,
Myślałem, że on ruszy z kopyta już o tych gangsterskich czasach, a Mięśniak nas tutaj zabawił tematem o pralce Frani, o telewizorze dziadka. Także tym sposobem dotarliśmy do strony 36. Strona 35, która przechodzi w 36. Tytuł: Śladami przestępczej ochoty z Mięśniakiem. Narrator opisuje, jak Grzegorz z pewną refleksją zauważa, że w podobnych warunkach mogło się w tamtych latach narodzić wiele grup przestępczych. Normalnie Grzesio odkrył Amerykę. Tak na marginesie. I skąd się w ogóle wziął ten narrator? Jest tutaj opisane, że obserwował YouTube Mięśniaka, jego posty na Facebooku. Napisał do Mięśniaka, że interesuje się tą tematyką. Mięśniak mu odpisał, bo zauważył, że on ładnie pisze i mu poprosił tego narratora, żeby mu kilka takich próbek przesłał, jak on opisuje te tematy. Mięśniakowi się to spodobało, żeby mógł dla jego redakcji pisać artykuły, a następnie mu Mięśniak zaproponował udział właśnie przy tej książce i tą książkę dowiadujemy się, że pisze ten narrator. Narrator spotyka się z Mięśniakiem na Ochocie, jest to przed Bożym Narodzeniem, i oni wsiadają w samochód i robią topografię miasta. Jest to wszystko opisane, jak oni jadą samochodem. I Mięśniak mu pokazuje miejsca. To był Paptaki, to był Paptaki, tu siedzieliśmy my. Tutaj kiedyś do mnie strzelali. To był ulubiony pap Czerwusa. Tutaj urzędował Sajur. Ale jest to dosłownie krótka tylko wzmianka. Dalej jadą. Mięśniak pokazuje, tu jest zamurowane okno właśnie, co mi kiedyś podłożyli ładunek. I tak jeżdżą, jeżdżą. W międzyczasie Mięśniak mu tu wtrąca, że to były takie czasy, że wtedy $100 od każdego złodzieja brał. Były odbiory długów, ale od ludzi zazwyczaj, którzy byli lawirantami, którzy chcieli kogoś przekręcić. A jeszcze Mięśniak wtrąca, że psycholog więzienny kiedyś mu powiedział, że on nie wie, jak można żyć inaczej. I tak sobie gadają i posłuchajcie, robią całą topografię miasta. Potem spotykają się drugi raz już po Nowym Roku. Dalej jadą i tak, tu skręcają w ulicę Dickensa, tu skręcają w ulicę Pruszkowską. I dalej opowiada, tu był Paptaki, tu był Paptaki. Słuchajcie, opowieść topografii miasta, która się ciągnie tam gdzieś do Janek. Właśnie mówi, w tych barach mieli automaty i tak dalej. Czyli mówi, wszystkiego po trochu Mięśniak, tu nie ma żadnej jeszcze gangsterski i ta topografia miasta i spotkanie narratora z Mięśniakiem trwa do 66 strony. Czyli nic się nie dzieje konkretnego, tak jak tam tytuł wskazuje, kodeks gangstera, tylko mamy teraz topografię miasta do 66 strony, gdzie kolejny rozdział jest następujący i myślę, że tutaj Was bardzo zaskoczę. Kolejny rozdział pod tytułem Okiem nauczycielki z Ochoty. Posłuchajcie, w tym momencie musiałem przerwać czytanie tej książki, no bo to naprawdę zaczęło się robić żenujące. Ja kupiłem książkę pod tytułem Kodeks Gangstera, a jestem na 66 stronie i mam tutaj opowieść, jakąś trudne sprawy, jakieś topografie miasta. Przechodzę do kolejnego rozdziału Okiem nauczycielki z Ochoty. No mówię, nie, starczy tego czytania, bo naprawdę już się zacząłem denerwować. Narrator z panią nauczycielką rozmawiał, która mu mówiła właśnie, jaka to była w tamtych czasach ciężka młodzież, choć teraz jest jeszcze gorzej. I narrator pytał pani nauczycielki, czy słyszała właśnie o Grzegorzu, który miał pseudonim Mięśniak, do którego kiedyś właśnie strzelali, podkładali mu ładunki wybuchowe. Pani nauczycielka mu odpowiada tak, że gdzieś tam w gazetach czytała, że faktycznie działy się takie rzeczy i narrator gdzieś po tej rozmowie z nauczycielką, i to trwa naprawdę kilka stron z tego opisu,
kolejne trudne sprawy, tym bardziej pedagogiczne i ze szkoły. I narrator nakreśla, że Mięśniak do dziś postrzegany jest przez przedstawicieli warszawskiego środowiska przestępczego jako zwany, uwaga, charakterniak. Człowiek nieprzejednany w celach przywódczych. Jak napisał w Potopie o Kmicicu Henryk Sienkiewicz, komenda sama szła mu w ręce. Jako jeden z nielicznych do końca konsekwentnie nie podjął współpracy z organami ścigania. Tutaj oczywiście wyróżnia cały czas tego Mięśniaka, że on nie podjął tej współpracy z organami ścigania. Oczywiście wszyscy internauci wiedzą, jak tutaj masoniemu strzela z ucha, ale o tym później. Tylko taka wzmianka ode mnie. I Grzegorz dość często powtarzał istotne zdanie o tym, że prawdziwy przywódca nie mówi naprzód, tylko za mną. No i właśnie, tak jak wspomniałem już o Masie, jak te słowa się mają do niego. Kolejny rozdział, dalej nie mamy Mięśniaka, nie ma tego narratora, za to pojawia nam się Janek Majami Fabianczyk, czyli były policjant, który będzie teraz opowiadał o różnych rzeczach, co się działo w tamtych latach. Te wypowiedzi internauci słyszeli, którzy w ogóle oglądali jakieś tam filmy z tym Jankiem Fabianczykiem. On to mniej więcej przekazuje do książki Mięśniaka. Ogólnie o wszystkim mówi, jakie były grupy przestępcze i tak dalej. Wspomina, jak właśnie takie grupy przestępcze psuły im robotę, że spadało właśnie przez to zaufanie publiczne takich funkcjonariuszy jak on. A na samym końcu Janek Majami cukruje Mięśniakowi i mówi, jak to panny leciały na niego strasznie. To był prawdziwy Don Juan. Wszystkie dziewczyny za nim sikały. Przystojniak nigdy nie miał problemów z podbojami płci przeciwnej. Wyrośnięty, muskularny, opalony, ostrzyżony. Miał te panny na skinienie. Sugeruje, że podłożenie ładunku mogło być spowodowane. Oczywiście podłożenie ładunku dla Mięśniaka mogło być spowodowane przez jakiegoś zazdrośnika, którego nazywa abstyfikant, który chciał na przykład się zemścić na Mięśniaku za poderwanie jego babki. Tak właśnie tutaj przycukrował Mięśniakowi, jako on był takim Don Juanem. Troszeczkę na końcu gdzieś tam pomieszał o brędziakach i którzy chcieli być ochroniarzami masy, ale masa tam nie za bardzo chciał. Tutaj troszeczkę namieszał. Widać, że mu się troszeczkę to wszystko pomyliło. Myślę, że jakby przeczytał chociażby moją książkę, to by wiedział, jak to było faktycznie z Mięśniakami na początku i później co do ochrony masywnego Jarka. I posłuchajcie, opowieść, jeszcze raz podkreślam, książki pod tytułem Kodeks gangstera, ta opowieść tak naprawdę, gdzie nie ma tych gangsterskich żadnych takich akcji, trwa do 95 strony. Moim zdaniem pierwsze 95 stron to jest do wyrzucenia z tej książki. To jest strata czasu. Moim zdaniem jest to zepsuta na starcie cała książka przez 95 stron. Dopiero ta książka zaczyna się od 95 strony i tutaj macie tytuł Wakacje zarobkowe w Łebie 1995 rok. Dopiero od tej pory opowiada Mięśniak i tutaj dopiero się zaczyna jakaś tam gangsterska i złodziejska opowieść, która tak naprawdę powinna już się pojawić na początku tej książki. Wakacje zarobkowe w Łebie, no to tutaj Mięśniak opowiada, jak kradli samochody. Potem jest rozdział pod tytułem Jumacy na łowach w Olsztynie. Tutaj też jest opowieść o kradzieży samochodów. Potem następny rozdział, kradzieże aut, pierwsze szlify. Tutaj troszeczkę Mięśniak opowiada, jak to się zaczynało wszystko. Trochę tutaj pomieszał, bo tak nie ma tutaj takiego chronologicznie ułożenia. Ale to jest tam jeszcze w miarę ciekawa
opowieść. No i tutaj Mieszczak dalej opisuje, jak trafia pierwszy raz do więzienia właśnie za kradzież samochodu i opisuje, jak był takim małolatem, jego takie zachowanie buntuczne w tym więzieniu. Także szarpał tam się trochę z tą administracją, bo chciał bardzo grypsować. Odwiedza go Atanda, trafia na dźwięki, gdzie tam przez tą Atandę też został obity i spałowany. Jeśli to weźmiemy za prawdziwą opowieść, no to ma jakieś tam doświadczenie z Atandą, jak to wyglądało. Choć nie jest nikt z tego w stanie sprawdzić, jak to naprawdę było, ale załóżmy, że tutaj opisuje prawdę. I ostatni raz na furach, to jest kolejny rozdział i on tutaj opowiada, jak jego kolega, pseudonim Kapsel, został zastrzelony przez wojskowego, że tak naprawdę chciał mu tylko ukraść radio samochodowe, ale wojskowy widział to z okna, ostrzegał go, stój, bo będę strzelał i jak mu strzelił w plecy, tak ten jego kolega Kapsel umarł. Jest to nawet ciekawie opisane. Następnie jest opowieść brata zastrzelonego tego kolegi mięśniaka, który miał pseudonim Kapsel. Ten brat też ciekawie nawet opowiada, właśnie jak pierw chcieli się zemścić na tym byłym wojskowym człowieku, ale mu tam jakaś milicjantka odradziła tego, żeby tak nie robili i to właśnie była taka trauma dla tego brata, że skończył też ze złodziejstwem, że od tamtej pory rzucił to wszystko, obiecał rodzicom, zajął się uczciwą pracą i odbił kompletnie od tego towarzystwa. Następnie Mięśniak opisuje starcie z mutantami. Mięśniak opisuje właśnie, jak poszedł dziewczyną do warszawskiego klubu Stodoła. No i tam zaczepiono jego dziewczynę. Ona okazało się, że była zaczepiona właśnie przez Cielusia, który nie był jeszcze wtedy takim znanym gangsterem. To właśnie ten Cieluś Mutant, który jest tak znany z tej strzelaniny pod Magdalence. No i Mięśniak mu tam dołożył ostro. I co się okazało, że właśnie później koledzy wpadli do dyskoteki tego Cielusia i tam ostro oprawili tego Mięśniaka. Tutaj nawet to Mięśniak ciekawie opisuje, ale te wszystkie wydarzenia o tych jumakach, jak właśnie trafił do więzienia, Mięśniak już o tym opowiadał na swoim kanale YouTube. Ale mówię, ta opowieść się dopiero zaczyna, normalna taka złodziejsko-gangsterska właśnie od tego rozdziału, czyli od tej 95 strony. Następnie Mięśniak, tutaj też jest wymieszane trochę z narratorem, bo ten narrator też gdzieś tam się miesza z tym Mięśniakiem. Następnie Mięśniak opowiada właśnie, jak zwerbował go Masa. Następnie opowiada, jaki miał właśnie rozkład dnia przy tej ochronie Masy, jak przejęli przestępczą ochotę, jak opodatkował właśnie tych złodziei wszystkich i ci, co tam na początku nie chcieli się dać opodatkować, to Mięśniak opowiada, jak tam, no musiał tam używać mocnej ręki, że jak nieraz musiał pobić niektórych złodziei, nawet ich tam połamać. I ta opowieść trwa do 134 strony i coś tutaj się dzieje. Coś tutaj się dzieje między tą 95 stroną a 134. Coś tutaj się dzieje w końcu, jak na tą książkę przystało. Kolejny rozdział ma tytuł Chłopcy z Pragi poskromieni przy Różyku. Tutaj oczywiście chodzi o słynny bazar Różyckiego na Pradze. Mieściak opowiada już osobiście, jak jego bratu ukradli samochód, który należał do ich dziadka. No i Mięśniak, kiedy dostał telefon od swojego brata i usłyszał o całej tej sytuacji, wziął kilku kolegów i szybko pojechał na tą Pragę spotkać się z tymi złodziejami. Nie dogadali się i Mięśniak spuścił im srobotny łomot, po czym odzyskał te auto. Taka tutaj była opowieść. Następny rozdział ma tytuł Niewiele trzeba było, aby doszło do starcia. Mięśniak tutaj opisuje, jak miał zatargaczkę ze słynnym gangsterem Zbynkiem. Tą opowieść na pewno słyszeliście na YouTube Mięśniaka, bo o tej sytuacji opowiadał.
Także to był jakiś tam błąd masy, który nie, w porę nie powiedział mięśniakowi, że już tego zatarku ze Zbynkiem nie ma i o mało co nie doszło do tego, że Zbynek by wziął swoich ludzi, by się chciał zemścić na tym mięśniaku. No to, tak jak wspomniałem wcześniej, tą opowieść na pewno słyszeliście już na YouTube. Następny rozdział to Wojownicy w grupach przestępczych. I tutaj też jest z narratorem taka wymiana zdań, który pyta mięśniaka, że podobno wielu chłopaków z miasta trenowało sporty siłowe lub sporty walki. Jak to wyglądało w twojej grupie? I zadaje kolejne pytanie mięśniakowi, czy walka według sportowych reguł różni się od ulicznej? Kto był zatem największym kozakiem, jakiego znałeś? I tu mięśniak opisuje liderów ze swojej ekipy pod względem bojowym, wymieniając takie ksywki jak Orzeł, Czerwus, Karaś z Nowego Dworu Mazowieckiego i opisuje pokrótce, czym się ci chłopaki wyróżniali, jakimi właśnie byli takimi ulicznikami, zakapiorami, takimi wojownikami w cudzysłowie ulicznymi. I pytanie od narratora, jaką rolę odgrywali w życiu grupy, w grupie mięśniaka byli mundurowi, jak grupa wykorzystywała ich umiejętności bojowe. Mięśniak odpowiada i wyróżnia tutaj dwóch ludzi, dwie takie postacie i tutaj wymienił Michała Myniowel Komandos, a drugi to Jacek B, pseudonim Strażak. Mieściak tu właśnie opisuje, jak oni podzielili się swoim doświadczeniem, jak mięśniak ma zabezpieczać teren, jak na przykład woził masę, jak na rozkminkach ma się zachowywać, na co uważać i tak dalej. I tu właśnie mięśniak opowiada, jak wykorzystał ich doświadczenie, które mu przekazali ci właśnie panowie mundurowi. Tutaj jest następny rozdział pod tytułem Ku pamięci kolegów. Mięśniak opowiada o tych, co już nie żyją i w jaki sposób odeszli z tego świata. Tu jest w miarę ciekawa opowieść o żołnierzach z Proketa. Jak wam wcześniej powiedziałem, mięśniak miał nie po drodze z Proketem, a szczególnie nie lubił niektórych jego ludzi, czyli tych żołnierzy z Proketa. Najbardziej nie lubił człowieka o pseudonimie Przewol, któremu połamał kiedyś palce, a za drugim razem ponoć przestawił mu szczękę. Następnie ten Przewol ze Sproketem przyjechał na skargę do masy pod dom. Ja pamiętam tą sytuację, że właśnie Sproket przyjechał ze swoim człowiekiem na skargę na mięśniaka, że jego człowiek został pobity. Tylko pamiętam, że ten człowiek miał zakrwawiony nos, jeszcze się tam wycierał śniegiem. Masa zwrócił uwagę Sproketowi, żeby on z takimi rzeczami nie przyjeżdżał do niego pod dom i nie zakłócał mu spokoju, że to są sprawy wewnątrz ich grupy i niech się tam jakoś dogadują. Taka sytuacja miała miejsce, tylko ja pamiętam tego Przewola właśnie, jak się tam trzymał za nosy, miał zakrwawiony. Nie wiem, czy to ta sama sytuacja. Być może coś tam się pomyliło mięśniakowi. Może sobie bardziej chciał dodać splendoru, że mu złamał szczękę, a nie go tam mu przestawił nos. Tak to wygląda ode mnie. Tutaj jeszcze mięśniak wspomina, że żeby pokazać swoją wyższość, kto tu rządzi na tej ochocie, żeby tam się nie wozili ci żołnierze od Sproketa. I wysłał taki sygnał do Sproketa, że jednak to on jest tym pierwszym tutaj rządzącym i tu też opisuje, jak pobił człowieka o pseudonimie Stadion. Znam tego człowieka Stadiona, bo miałem okazję chwilę z nim siedzieć w Warszawie, w areszcie śledczym Białołęka. Tam pamiętam, jak zjechałem z tak zwanych dźwięków, to właśnie trafiłem po celę, gdzie był ten Stadion. I drugi taki znany gangster o pseudonimie Skwara, ale nie szwagier masy, tylko taki ostry bandziorek z twierdzy Modlin, która walczyła zawsze z grupą przestępczą z Nowego Dworu Mazowieckiego. To tyle ode mnie i o tej sytuacji tutaj o mięśniaka. Kolejny rozdział to jest o roli kobiet w życiu gangsterów. Tutaj mięśniak opisuje, że jedne kobiety zachowywały się tak, drugie tak. To jak ktoś sobie chce wyrobić własne zdanie, to sam musi to przeczytać i ocenić. Następny rozdział to jest współczesny gangster
pozer. Tu Mieściak krytykuje szczególnie tych medialnych gangusów, którzy mają pełno tatuaży, łańcuchów, ostro się wypowiadają o sztywności, jak to trzeba być, a tak naprawdę co drugi z nich to nawet nie wie, co to jest więzienie i jak wygląda. Tu ma trochę rację, że jest tych pozerów aż za dużo. Kolejny rozdział Spartakus, Dziki Zachód na polach mokotowskich. Taki jest tytuł tego rozdziału. Tutaj Mieściak opisuje spięcie grupy mokotowskiej z Pruszkowską, jakieś też o tym opowiadałem na swoim kanale YouTube. Właśnie tam pierwsze skrzypce grał Bartek z Mokotowa i się spotkał w środku tego klubu z masywnym Jarkiem, który był mocno pod wpływem alkoholu. I groźnie to wyglądało, ponieważ cała grupa mokotowska uzbrojona okrążyła ten klub Spartakus. My byliśmy w środku. Mieściak też to opisuje, ale na szczęście wszystko się rozeszło po kościach. Potem jest rozdział, jak wyglądało przyjęcie grupy przestępczej i Mieściak też tutaj opisuje i podaje jakiś przykład. I tutaj się tutaj w miarę to fajnie czyta. Tutaj mnie troszeczkę następny rozdział rozśmieszył, bo sobie wyobraziłem tą sytuację. Czyli na stronach pomiędzy 237 a 243 możemy tutaj przeczytać taką opowieść, jak Mięśniak kiedyś razem z Masą pojechali odebrać BMW dla jego żony Eli, no i Masa jechał swoim samochodem, a ten samochód BMW prowadził Mięśniak. Było ślisko, Masa zawsze się lubił ścigać, jechał szybko, zanim Mięśniak nie mógł nadążyć i w pewnym momencie Mięśniak wpadł w poślizg. A kiedy Masa zobaczył w swoim wstecznym lusterku, że Mięśniak za nim nie jedzie, to się wrócił. I jak się wrócił, to zobaczył Mięśniaka, zobaczył te BMW w rowie, bo Mięśniak wjechał do rowu, wpadł w poślizg. Mięśniak tam stał nad tym samochodem i pierwszy komentarz Masy, jak zobaczył Mięśniaka, powiedział: Mięśniak, ale ty jesteś proteza. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić tego Masę i tą jego minę, znając go parę lat. Także tutaj taka w miarę śmieszna sytuacja, gdzieś tam ten samochód zaholowali i Mięśniak mówi, że go tutaj nie obciążył finansowo Masa za tą BMW, że to był taki niefartowny samochód, ponieważ Masa następnie sprzedał Damianowi Kotletowi z Pruszkowa te BMW i Damian, kiedy jechał też tą BM-ką, to potrącił jakiegoś tam chłopa. Okazało się, że on był ten chłop po alkoholu, no ale tak go potrącił, że tamten zmarł. No i Mięśniak dostał telefon od Masy, żeby pomóc Damianowi Kotletowi, ponieważ okrążyli go ci chłopi z jakimiś widłami i miał problem Damian, a akurat oni byli najbliżej tego miejsca i gdzieś tam też interweniowali, ściągali posiłki, żeby tych chłopów odgonić, żeby ten Damian mógł opuścić tamto miejsce. Taka jest opowieść o tym BMW. Następnie jeszcze taki jest wątek śmieszny, jak Masa kiedyś na Prima Aprilis zadzwonił rano do Sproketa, Mięśniaka i Orła. Przed 6 rano zadzwonił i powiedział, żeby się natychmiast zrywali z domu, ponieważ mają wjazd ateków. No i oni tacy rozbudzeni, Mięśniak uciekł z domu i schował się do kosza. Mięśniak opisuje, że ten kosz jakiś był śmierdzący i tam godzinę czekał w tym koszu. Orzeł z kolei uciekł z domu, zdążył jeszcze wziąć kiełbasę i tą kiełbasę gdzieś tam na dachu bloku tylko zagryzał. I doszliśmy do strony 134 i tutaj nam się pojawia kolejny anonimowy rozmówca, który tak naprawdę rzuca ogólnikami, jak w tamtych czasach na Ochocie kradło się w dużych ilościach radia samochodowe, jak szyby wybijali takimi porcelankami zrobionymi z bezpieczników. Ale później ci złodzieje musieli opłacać się ekipie, bo inaczej mogliby odwiedzić gipsownię w pobliskim szpitalu przy ulicy Barskiej. Bo na przykład taki Czerwus przyjeżdżał swoim SLM-500 i potrafił złapać gościa za rękę i nogę i huknąć nim o drzewo. Tak opisuje anonimowy rozmówca. Dokłada jeszcze do swoich opowieści, że drugim takim ostrym zawodnikiem z Ochoty to był gość o pseudonimie Rąsek, i słyszał o nim, jak ten Rąsek wziął kiedyś udział w napadzie
został postrzelony i finalnie trafił do więzienia na 7 lat. Tutaj jeszcze na końcu uszczypał trochę czerwusa i powiedział, że słynął on z uwodzenia żon swoich kumpli. Taką właśnie rozmowę z narratorem przeprowadził anonimowy rozmówca z Ochoty. Jesteśmy na stronie 184 i tu pojawia się ponownie mięśniak, który opowiada o kontrowersyjnej postaci Jacku S. pseudonim Kennedy. Mięśniak opisuje, że też z nimi działał, kiedy jeszcze był złodziejem samochodowym. Jak siedział, to ten Kennedy o nim zapominał, że to był taki człowiek, że jak nie miał żadnego interesu, to po prostu nic z nikim nie robił. Musiał mieć jakiś tym interes, a absolutnie nie był jakiś pomocny i przyjacielski. Tak jak właśnie to mięśniak wymienił, że jak siedział w więzieniu, to nawet tego Kennedy'ego nie interesował pobyt mięśniaka i nie zrobił mu tam żadnej paczki. Mięśniak sugeruje, że właśnie ten Kennedy był na jakimś układzie, bo wszyscy siedzieli, a on nie, a też był tam znanym jakimś gangusem z miasta. Sugeruje także, że były takie sytuacje, że ten Kennedy opuszczał spotkanie i na przykład później pojawiali się kryminalni, którzy zawijali siedzących na tym spotkaniu gangsterów. Taki tutaj jest wątek o tym Jacku S. pseudonim Kennedy. Na stronach 187 i 188 na krótko pojawia się kolejny anonimowy rozmówca i w pewnym momencie ten anonimowy rozmówca mówi tak, cytuję, na przeciwległym końcu Ochoty przy ulicy Sochockiej punkt zbiórek w słynnej drewutni mieli chłopaki z warszawskiej Legii. Przesiadywali tam praktycznie bez przerwy wraz ze swoim liderem Czerwusem. Swojego czasu można go było spotkać na Ochocie. Facet ogromnych rozmiarów, niemal kolos. Chyba starszy parę lat ode mnie. Ostatnio słyszałem, że naprawdę ostro padło mu na głowę. Odleciał i wplątał się w grube problemy. On chyba niestety nigdy nie wydoroślał. Zatrzymał się mentalnie w osiedlowo-kibicowskich klimatach, chociaż był już gościem w poważnych latach. Tak na marginesie to ja mogę postawić hipotezę, że to nawet sam mięśniak mógł to napisać, a tutaj jest opis rzekomo anonimowego rozmówcy. Może się mylę, ale mięśniak tutaj też nie bardzo się wyraził o Czerwusie i być może nie chce, żeby tam Czerwus gdzieś tam mu pocisnął czy coś, dlatego jest to przedstawione jako anonimowego rozmówcy taki opis. Ale to mówię, to ja mogę ewentualnie taką postawić hipotezę. Dotarliśmy następnie do strony 193, rozdział prochy na Ochocie. Oczywiście chodzi tutaj o prochy sprzedawane przez dealerów. Kolejny rozdział to wywiezienie masy na Śląsk. Mięśniak tutaj opisuje szczegółowo, jak wywozili tego masę na Śląsk, że w pewnym momencie zauważyli, że mają ogon, jacyś panowie ze służb za nimi jechali, ale jego kompan, który wtedy kierował, orzeł, bardzo sprytnie ich zgubił i tutaj wychwala orła, też bardzo ich później chwalił Masa za tą postawę, że się nie dali zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. Kolejny rozdział to już bezpośrednio jak Masa rozmawia z mięśniakiem i także pojawia się ponownie ten narrator, który też będzie zadawał Masie pytania. Masa między innymi opowiada o firmie Itelmarka, którą miał jeszcze przed śmiercią Pershinga, bo razem założyli tą firmę. Właśnie tu chodziło o handel papierosami z tej strefy bezcłowej i odzyskiwanie VAT-u, gdzie to były już duże pieniądze. Wspomina też, że chcieli mu porwać syna, dlatego to też bardzo się zdenerwował i właśnie poszedł w koronę, żeby zagonić tych wszystkich pruszkowskich. Tak to Masa opowiada. I ma pretensje Masa i tutaj jest opisane w książce, że właśnie taki mięśniak, pomimo, że wszyscy od niego odeszli, ale że też on poszedł do pruszkowskich,
a oddział na przykład domokotowski, że tutaj jakieś ma pretensje masa o to, ale później jest cukier dla mięśniaka, jaki tam mięśniak dobrze się bił, jak on to sobie radził na tej ochocie, jak trzymał wszystkich tą sztywną ręką. Tutaj gdzieś narrator pyta masę o Czerwusa, bo zadał mu takie pytanie, czy ktoś jeszcze z chłopaków z ochoty utkwił ci w pamięci? To jest pytanie od narratora do masy, a masa odpowiada tak. Z pruszkowskich czasów wspominam choćby Tomka Czerwusa jako ostrego chłopaka, trochę wesołka i nieokrzesańca. Ale jak mięśniak czy orzeł coś do niego powiedzieli, to słuchał ich jak wyroczni. On mógł się dobrze lać, ale sama umiejętność walki nie wyniosła jeszcze na wyżyny poziom korporacyjny w grupie. W naturalny sposób mięśniaki mogli mu więc sugerować siad, kiedy tylko uznali to za stosowne. I tutaj z mojej strony chciałem się odnieść, że oczywiście to jest moim zdaniem jakaś prowokacja Czerwusa. Już 3 razy słyszałem w tej książce zaczepki Czerwusa. I tu jest cukier dla mięśniaka. I masa mówi tak, że jak mięśniaki by tak zrobili, to tam by się ich słuchał. No i oczywiście ta zaczepka tym słowem siad takim. Moim zdaniem prowokacja, nie wiem co to ma na celu, wiedzą, że Czerwus jest ostry chłopak, także ja tutaj bym też przestrzegał Tomka Czerwusa, żeby przypadkiem nie dał się uwikłać w jakieś takie prowokacje, bo nie wiadomo co oni tam knują, jak wiemy, mięsny Giermek, masywny Jarek i cała ta banda byłych milicjantów, która teraz tworzy te programy razem z Mięśniakiem, to nie wiadomo, co oni mają na celu i z kim tam są na uchu i z kim współpracują. To tak tyle ode mnie. Także ten Tomek Czerwus niech się nie da uwikłać w jakąś tam prowokację. Co do jeszcze książki Mięśniaka, tutaj też mogę pod wątpliwość poddać tą sytuację, jak wywozili tego masywnego Jarka na Śląsk. No, czy panowie, którzy się dziś śledzili ze służb, daliby się zgubić? To jest pierwsze pytanie. A poza tym myślę, że nawet jakby za nimi jechali, to pozwolili, by temu masie pojechać na ten Śląsk, że jak wiadomo, przecież tam został później aresztowany, jeśli to już mieli w planach, że on pójdzie w koronę. Co do całości książki i Mięśniaka, oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, pierwsze te 90 kilka stron jest do wywalania, jest zupełnie niepotrzebnie, bo to tylko zepsuło na początku tą książkę. Ta książka się dla mnie zaczyna od 95 strony, jest w miarę ta opowieść jakaś taka do przeczytania. Oczywiście ta książka nie wgniata fotel czy krzesło, nie czyta się ją z zapartym tchem. No jest to opowieść, moim zdaniem jest to przeciętna książka i tak naprawdę 4 liter nie urywa, jak to się mówi. Mówię, kompletnie niepotrzebnie te pierwsze 95 stron. Moim zdaniem książka też traci na wiarygodności przez to, że są tam opowiadania ludzi anonimowych. No, każdy może sobie napisać w książce opowiadanie człowieka anonimowego. Na przykład ja mógłbym zrobić jeszcze 2 serie swoich książek Miasto Młodych Wilków, jakbym powiedział, że koledzy moi opowiadają jakieś tam historie, ale nie podadzą swoich danych personalnych lub zmieniłem je w książce na jakieś inne pseudonimy. No to moim zdaniem mija się to z celem i w ten sposób traci opo Książka traci na wiarygodności. To myślę, że to jest niepotrzebnie. Tak samo ten narrator. No, moim zdaniem narratorem głównym to powinien być sam tutaj Mięśniak. Jest ten narrator moim zdaniem niepotrzebny. Dlatego oceniam tą książkę jako książkę taką do przeczytania dla tych zainteresowanych, ale mówię, nie jest najlepsza. No i co najważniejsze, jedynym plusem w tej książce to jest dużo kolorowych zdjęć mięśniaka. To jest duży plus dla tej książki, ale uwaga, uwaga i to trzymam na samym końcu. Na stronie 257 jest zdjęcie mięśniaka z masą, jak są objęci, jak najlepsze fufle. Bo właśnie,
Mięśniak pod zdjęciem ma napis spotkanie po 20 latach, czyli jak teraz robi filmy na YouTube twarzą w twarz po 23 latach, no to już 3 lata wcześniej widywał się z Masą. I tak na zakończenie powtórzę jeszcze raz, że tytuł książki Mięśniaka, Kodeks Gangstera, jest kompletnie niespójny co do treści, a Mięśniak do współki z tym narratorem i tymi anonimowymi rozmówcami dali po prostu plamę. Trzymajcie się, pozdrawiam.